Jakie by ono nie było.
stanowi dla mnie wartość samo funkcjonowania państwa w systemie prawa. I dlatego też powziąwszy wiedzę dostępną ogólnie w sferze publicznej, po przedłużającej się farsie wyborczej, o przedłużającym się ponad miarę groteski działaniu Państwowej Komisji Wyborczej, a dowiedziawszy się o tym, że inni moi rodacy również ten fakt uznając za skandaliczny, gromadzą się w pobliżu siedziby Państwowej Komisji Wyborczej przy ulicy Wiejskiej pod numerem 10 w Warszawie, w godzinach popołudniowo-wieczornych, w ostatni piątek, czwartek, w ostatni czwartek, 20 listopada, udałem się pod ten adres, gdzie wziąłem udział w demonstracji politycznej, której polityczny charakter i profil określić można właśnie w ten sposób, że zgromadzili się tam polscy państwowcy pod różnymi szyldami politycznymi, reprezentujący bardzo różne formacje polityczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, a także grupy niezrzeszonych formalnie patriotów, podobnie jak ja, uznający za skandal kpinę i tworzenie sytuacji niebezpiecznej dla państwa. Ten stan zawieszenia trwający od dnia wyborów, które miały miejsce w poprzednią niedzielę. Cała ta sytuacja nasuwała zasadne podejrzenie o możliwości popełniania przestępstwa. Przestępstwa, jakim byłoby fałszowanie wyników wyborów oraz przestępstw pochodnych tego głównego, no bo gdyby tak istotnie było, no to mielibyśmy też do czynienia z wprowadzaniem w błąd organów państwa. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd niestety nie jest działalnością przestępczą, którą kodeks karny by ujmował, ale to mogliśmy na drodze cywilnej też się skarżyć w tej sprawie. I właśnie wiedziony przekonaniem o możliwości popełniania przestępstwa, a mając świadomość, wiedzę powziętą z informacji pojawiających się w sferze medialnej, informacji o zaniechaniu przez najwyższe organy państwa jakichkolwiek działań w tej sprawie, mam na myśli wystąpienie człowieka pełniącego obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej,
który swoją diagnozę sytuacji postawił w ten sposób, że osoby podejrzewające poważne nieprawidłowości działań procedury wyborczej uznał za niespełna rozumu. Otóż w tej sytuacji nie mogłem zachować bierności i w stanie tak określonej wyższej konieczności, bo wyższą konieczność tworzy z jednej strony powzięcie wiedzy o możliwości popełnienia przestępstwa, a z drugiej strony wiedzy o zaniechaniach w tej sprawie, bierności, nieczynności kompetentnych organów, znalazłem się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, do której wnętrza zostałem zaproszony przez osoby, co do których z kontekstu sytuacyjnego miałem powody, by sądzić, iż reprezentują one właśnie Państwową Komisję Wyborczą. Jak się okazuje, nie pomyliłem się, ponieważ w sposób już nie budzący wątpliwości ostateczny właśnie zgromadzone tutaj przeciwko mnie akta, materiał w tej sprawie potwierdzają, że miałem do czynienia z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej, przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, a zatem przedstawicielami zarządcy, gospodarza, administratora tego obiektu przy Wisły 10. Zostałem zaproszony do wnętrza, w czym bezpośredni udział miał człowiek, którego nazwisko pada w akcie oskarżenia. Pan Komornicki, proszę mnie poprawić, czy prawidłowo nazwisko wymawiam. Tak jest. Otóż w towarzystwie wielu innych osób zostałem poprowadzony przez pracowników komisji na piętro do sali. Z akt sprawy dowiaduje się, iż nazywana jest salą białą. Obszerne pomieszczenie, sala konferencyjna, znana mi jako odbiorcy mediów, znana mi wcześniej z widzenia. Wskazano mnie i innym towarzyszącym mi osobom, wskazano miejsce w tej sali. Wobec zgromadzonych na miejscu przedstawicieli mediów wygłoszona została diagnoza sytuacji. Mój głos był jednym z tych głosów, które zostały skierowane do kamer i mikrofonów. Jak się później miało okazać, tylko nieznaczna część tych kamer i mikrofonów rzeczywiście pracowała dla opinii publicznej w tym miejscu, transmitując cokolwiek na zewnątrz. Ale lepsze coś niż nic, dobra psu i mucha. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej usiłowali klarowność tej sytuacji zmanipulować zaproszeniem do jakichś rozmów kuluarowych.
tego zaproszenia nie podjąłem ja ani nikt z osób mi towarzyszących, ponieważ jest to stary numer. Zapraszamy 5 osób delegacji. Wciągamy je w jakieś zakulisowe rozmowy, a tymczasem od frontu prowadzona jest taka manipulacja, albo też od razu pacyfikacja, a zatem o żadnych rozmowach kuluarowych mowy być nie mogło. Wyrażony został bardzo, bardzo i jedynie zasadny, logiczny w tej sytuacji postulat natychmiastowego podania się do dymisji wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedzialnych za tę przedłużającą się autokompromitację państwa polskiego, groźną dla państwa, ponieważ kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej prowadzi w sposób nieunikniony do pogłębienia izolacji Polski na arenie międzynarodowej, co w obecnym stanie wojny za jedną z naszych granic może być tragiczne w skutkach. Na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej hemisfery, już kolportowane są dowcipy o Polaczkach, którzy nie potrafią zliczyć własnych głosów. Państwo znacie, Wysoki Sąd zna na pewno tę subkulturę mało gustownych, ale bardzo poważny udział mających w kształtowaniu opinii polskich w świecie dowcipów o Polaczkach. Ilu Polaczków trzeba do wkręcenia żarówki, ilu Polaczków trzeba do obsłużenia urny wyborczej, takie dowcipy. A zatem w stwierdzeniu, że działanie Państwowej Komisji Wyborczej skutkuje kompromitacją Polski na arenie międzynarodowej, w tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady. Druga rzecz, druga strona, drugi koniec tego kija, to jest autokompromitacja państwa wobec jego własnych obywateli. Państwo polskie przedstawia siebie samym Polakom jako strukturę niewydolną, impotentną, wadliwą z samej swojej natury, a zatem państwo polskie zniechęca Polaków do samego siebie, do samej idei państwowości polskiej, co znowu może być tragiczne w skutkach, dlatego że kiedy, co nie daj Boże, ale niewykluczone, że już niedługo, kiedy suwerenność Polski, czy raczej ta jej resztka, zostanie ostatecznie zakwestionowana, wtedy na skutek takich działań, jak działanie Państwowej Komisji Wyborczej w ostatnich dniach, wtedy może się okazać, że jest zbyt mało Polaków, którym na tym zależy, którzy skłonni są płakać po Rzeczypospolitej. Mając świadomość, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są ludźmi, co do których w znacznej części można powiedzieć, iż swe kariery rozpoczynali jako funkcjonariusze obcego, wrogiego Polakom reżimu, mianowicie sowieckiej władzy. Pracowali bowiem w polskojęzycznych organach tej władzy sowieckiej, wstępując na pierwsze stopnie kariery prokuratorskiej, sędziowskiej, jeszcze w latach 70., 80. XX wieku. A zatem byli to ludzie, którzy z nadania Moskwy nie wolili Polaków,
i działali czynnie przeciwko zaistnieniu suwerennego państwa polskiego. Mając tę wiedzę, nie można, i ja nie mogłem, spokojnie przysłuchiwać się komunikatom o przedłużaniu się procedury zliczania głosów w tych wyborach. To są ludzie, którzy wydawali wyroki na patriotów. To są ludzie, którzy kariery w sowieckim, polskojęzycznym wymiarze niesprawiedliwości zaczynali z nadania tych sowieckich namiestników, nuncjuszy na Polskę, generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. To są ludzie, wobec których instynktu państwowego każdy normalny, szczery Polak musi mieć nie tylko daleko posunięte wątpliwości, ale po prostu musi mieć pewność, że to są ludzie, którzy od jakichkolwiek procedur państwowych powinni być trzymani z daleka. I to właśnie jest motywacja mojego znalezienia się i pozostawania w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Zapoznałem się z aktami, z dokumentacją, która została w ciągu tych ostatnich dwóch dni zgromadzona i którą w tej chwili Wysoki Sąd ma do dyspozycji. Muszę nawiasem powiedzieć, że zapoznawałem się z tymi aktami przed chwilą, tuż przed tą rozprawą. Muszę też nawiasem wspomnieć, że mojemu obrońcy uniemożliwiono dotarcie do mnie. Niezwłocznie po tym, jak taką gotowość zgłosił warszawskiej policji. Mam na swoim własnym przykładzie wiele powodów, żeby twierdzić, że policja, mimo całej mojej sympatii do jej poszczególnych funkcjonariuszy, którzy zresztą dzieliłem się publicznie tym przekonaniem, na pewno powinni pozytywnie przejść weryfikację w wolnej Polsce, ale że niestety policja zaangażowana została tutaj przez prokuraturę do działań z pogranicza bezprawia, a bezprawie w pełnej klasie to jest działanie prokuratury. To jest działanie prokuratury. Nie wiem, jak tam to w przepisach, proszę Wysokiego Sądu, ale pustą ławę, którą przeznaczono dla oskarżyciela, ja traktuję w tej sytuacji jako świadectwo bezczelnej nonszalancji, z jaką oskarżenie traktuje tę sprawę. Dla oskarżyciela to jest przecież zupełnie, to jest nic, postąpić z nami tak, jak to tutaj zostało wcześniej opowiedziane Wysokiemu Sądowi. A zatem tam w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej znaleźliśmy się, co Wysoki Sąd może przeczytać w aktach, na zaproszenie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej. I bardzo proszę, żeby Wysoki Sąd, jeśli to możliwe, to są grube akta, Wysoki Sąd zwrócił uwagę na to, że to słowo zaproszenie pada nie jeden raz i w niejednych zeznaniach. Dalej. W zeznaniu pana Komornickiego przeczyta Wysoki Sąd czarno na białym, że nikt w ciągu tych całych długich godzin naszego pozostawania pod tym adresem, nikt nie apelował do nas o to, żebyśmy zmienili miejsce pobytu. Nikt na
nas nie wypraszał z Państwowej Komisji Wyborczej. I to zeznaje pan Komornicki, którego nazwisko firmuje ten akt oskarżenia. To jest szczególnie groteskowe w całej tej sprawie. Więc upraszam Wysoki Sąd o lekturę zeznania pana Komornickiego ze zdwojoną bacznością. Zeznaje tam również dwóch członków Państwowej Komisji Wyborczej, z których jeden, jak słyszę, podał się już do dymisji, a zatem jeśli podał się do dymisji już po wywleczeniu nas z tej sali, z tego budynku, no to Wysoki Sądzie coś było na rzeczy, prawda? Poważny, dorosły mężczyzna, sędzia z zawodu podaje się do dymisji tak z dnia na dzień, prawda? No, wszyscy się podali. Wszyscy, no widzicie Państwo, nie ma... spokój. To dobra, no to jest świadectwo tego, jak dobrze policja pracuje, nasza izolacja od świata zewnętrznego rzeczywiście była pełna. No więc skoro się podali do dymisji, no to nasze działanie, Wysoki Sądzie, i ta moja diagnoza, argumentacja w tej sprawie, to, że definiuje nasz stan prawny w godzinach wieczornych i nocnych z 20 na 21 listopada jako działanie w stanie wyższej konieczności, to chyba teraz nie powinno ulegać wątpliwości. Skoro leśne dziadki do dziadki się podały do dymisji in gremio, to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, ale to znaczy, że mieliśmy rację i całą rację w tej sprawie. Otóż nikt nas stamtąd nie wyprasza. Nikt nas nie nawoływał do tego, żebyśmy opuścili to miejsce przez długie godziny. Zapoznałem się ja z tymi aktami pobieżnie ze względu na czas, na pilność procedury, ale doczytałem się i na to zwrócę Wysokiemu Sądowi jeszcze uwagę. Doczytałem się, że w zeznaniu pana Komornickiego następuje przerwa. Bardzo proszę Wysoki Sąd, żeby zwrócił uwagę na to. Tam odnotowano, że w odbieraniu zeznania przerwa następuje. I to jest bardzo ciekawe, że następuje przerwa dokładnie w tym czasie, w którym, jak zeznają policjanci, zabrali się za nas. Po tym, jak pan Komornicki z megafonem w dłoni zza winkla, zza framugi, co zobaczy Wysoki Sąd w filmie, a może już Wysoki Sąd się z tym filmem zapozna. Myśmy go oglądali dzisiaj też z rosnącym rozbawieniem. Pan Komorniński zza framugi coś nawołuje, nie przedstawiając nam się w żaden sposób. Nikt się zresztą tam nie przedstawia. Każdy mówi, że mówi w imieniu, prawda? No, wcześniej byłem zapraszany przez jakieś konkretne osoby do tego, żebym zajął miejsce w tej sali, a tu zza framugi ktoś nawołuje. Proszę zwrócić uwagę na to, że skoro następuje przerwa w tym zeznaniu, no to cała sprawa nabiera wymiaru prowokacji. Bo jeśli pan Komornicki zaczął zeznawać, że my bezprawnie zajmujemy to miejsce i powinniśmy je opuścić, ale zapytamy, co wynika z zapisów, zeznania, zapytamy, czy ktoś nas wzywał do tego, żebyśmy to pomieszczenie opuścili. Musi zgodnie z prawdą zeznać, że nikt tego nie uczynił. Po czym ktoś go pewnie trąca i mówi, chłopie, no to idź wezwij, bo inaczej całe to zawiadomienie o przestępstwie nie ma sensu. No więc on wtedy wstaje, bierze tę tubę, wychodzi na 20 parę minut, tak, po to, żeby zza framugi coś tam wołać. No, prowokacja i groteska. Wysoki Sąd jest niestety wciągany w te prowokacje i w tę groteskową sytuację, ponieważ zaproszono tutaj Wysoki Sąd w tym składzie do tego, żeby w jakimś nadzwyczajnym trybie jeszcze tę sprawę rozpatrywać. To jest dodatkowe piętro absurdu. To, że my musimy tutaj stawać właśnie wywleczeni z dołka i nie umyszy zębów
musimy tutaj objaśniać te rzeczy wysokiemu sądowi. Więc po pierwsze, już kończąc, bardzo proszę Wysoki Sąd, żeby w pierwszej kolejności, niezależnie od tego, w jaki sposób ta sprawa zostanie następnie oddana badaniu i namysłowi przez Wysoki Sąd, żeby po pierwsze nie postępował sąd tą ścieżką groteski, którą jest ten tryb nadzwyczajny, ten tryb pilny, przyspieszony, jak my tutaj stajemy, bo to nie ma żadnego uzasadnienia. Ja mam spore doświadczenie jako podsądny w ciągu ostatnich blisko już ponad 7 lat mojego życia stawałem przed różnymi sądami i byłem wzywany na dziesiątki rozpraw, dziesiątki najmniej, chociaż myślę, że i setka już skrótnęła, we wszystkich instancjach i ani razu się Wysoki Sądzie tak nie zdarzyło, żeby działanie wymiaru sprawiedliwości z mojego powodu, żeby musiało zwolnić tempo. Zawsze stawiałem się przed sądami, zawsze stawiałem się czy to jako oskarżony, czy jako świadek i zastosowanie wobec mnie takiego narzędzia jak zatrzymanie na tych już kilkadziesiąt sporych godzin, to nie ma żadnego uzasadnienia i zwrócę Wysokiemu Sądowi jeszcze na taki aspekt tej sprawy uwagę, że oto najwyraźniej prokuratura wchodzi tutaj w kompetencje Wysokiego Sądu, ponieważ zastosowanie tego środka ma ewidentnie charakter kary na nas nałożonej zawczasu, zanim Wysoki Sąd to rozpozna. My już mamy odczuć to, ba przedstawiciele mediów, którzy też przecież zostali wyciągnięci z tamtej sali, mają się potem dwa razy zastanowić, zanim pójdą coś sprawozdawać, zanim zabiorą się za informowanie opinii publicznej i się dwa razy zastanowią, bo bardzo ich kolegów wylądowało jednak na drugim, prawda? Czyli działanie prokuratury ma tutaj charakter ewidentnej szykany, represji, Wysoki Sąd. A to, jeszcze raz powtórzę, niezależnie od tego, co Wysoki Sąd w tej sprawie rozstrzygnie, to karanie nas należy do Wysokiego Sądu, a nie prokuratora. Ja bardzo proszę zresztą Wysoki Sąd, i to jest ostatnie zdanie, jakie w tej chwili wypowiadam, czy Wysoki Sąd może wymienić nazwisko nieobecnego prokuratora? Bardzo dziękuję. Rozumiem, że odmawia Pan odpowiedzi na... Niczego nie odmawia Wysoki Sąd. Tu nie korzysta Pan z prawa, tak? Niczego nie odmawia. To jest tam sprawa. Ja jestem państwowcem i chętnie będę z innymi państwowcami kooperował w sprawach Banku Państwowych. Rozumiem. Czy obrońca ma pytania do oskarżonego? Tak. Proszę skarżonego. Proszę. To pan puścił do tego budynku Państwowej Komisji Wyborczej. Pan Komornicki. Pan Komornicki. Do budynku wpuścił mnie pan Komornicki. Pan Komornicki jest, co konstatuje, postawił, ponieważ nie przedstawił mi się on i nie wręczył swojej wizytówki. On się nie przedstawił. Ale jest tym samym człowiekiem, którego widzę na filmie zarejestrowanym przez policję. Ale jest tym samym człowiekiem, którego widzę na filmie zarejestrowanym przez policję. I otóż to właśnie ten sam człowiek. Charakterystyczny włos kędzierzawy. Otóż ten człowiek był jeden z napotkanych przeze mnie na schodkach we foyer, w holu Państwowej Komisji Wyborczej. I to jego wskazania pokierowały nas na piętro budynku do sali białej. Zostaliśmy tam zresztą poprowadzeni, byliśmy eskortowani
na czele przed nami szedł, prowadząc nas, pracownik Państwowej Komisji Wyborczej, a zatem tutaj zwrócę uwagę Wysokiemu Sądowi na to, że nie ma żadnego pokrycia rzeczywistości słowo, na które musiał Wysoki Sąd natrafić w części zeznań, słowo wtargnięcie. Gdzież tu jest wtargnięcie, skoro pan Komornicki przed, jak się po faktu dowiaduje, ochrony tego miejsca nas zaprasza. Proszę dalej. Proszę dalej. Czy ochroniarze Państwo zatrzymywali, czy pozwolili Państwu wejść do tego? No, nie śmiem kwestionować kompetencji ochroniarzy, ale skośmy się we wnętrzu znaleźli, to najwyraźniej ochrona nie stawiała temu żadnych przeszkód. Żadnych przeszkód, skoro we wnętrzu się znaleźli. Znaczy w tej sali... Zresztą, przepraszam, w jednym z zeznań, nie pomnę już w którym, wpadło mi w oko takie zdanie, w którym to jest wprost sformułowane, że ochrona nie miała polecenia, prawda, żeby działać przeciwko nam. To ktoś tak zeznaje, ktoś z tych ochroniarzy. Czy w tej sali białej trwały jakieś prace, czynności Państwowej Komisji Wyborczej? Jedynymi osobami, które tam napotkaliśmy, byli koledzy, koleżanki, dziennikarze, przedstawiciele mediów. Zwrócę, inspirowany tym pytaniem, zwrócę uwagę Wysokiego Sądu na ustęp zeznania pana sędziego Czaplickiego. Pan sędzia Czaplicki zeznaje ekspresji zrewiz. To nie jest ani ekstrapolacja, ani też to nie jest konstatacja domyślna, wynikająca z innych sformułowań, to jest ekspresji zrewiz, stwierdza pan sędzia Czapliński, że w tej sali nie trwały żadne czynności Państwowej Komisji Wyborczej i że nie znaleźliśmy się ani osobiście, ale ani też nikt z nas z osobna, wedle zeznania pana sędziego Czaplickiego, nie znaleźliśmy się w żadnym z pomieszczeń, w których trwać mogły prace Państwowej Komisji Wyborczej, a to mówię Wysokiemu Sądowi, ponieważ dotarła do mnie informacja o tym, iż opinii publicznej podana została do wierzenia fałszywa wiadomość o tym, jakoby nasza obecność w tym gmachu utrudniła działanie Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo proszę każdego, kto by natknął się na taką wiadomość, że nasza akcja czwartkowa coś popsuła, zatrzymała, utrudniła, bardzo proszę każdego, żeby sięgnął do zeznania pana sędziego Czaplickiego, który stwierdza, że nic takiego nie miało miejsca. Czy, a jeśli tak, to kto wskazał Państwu tę salę białą, jako salę, którą mieliście już wtedy? Jak powiedziałem, od pomieszczenia, powiem po polsku, sieni, od sieni budynku Państwowej Komisji Wyborczej poprowadził nas schodkami na lewo i potem na prawo do sali białej. Poprowadził nas, poprzedzając nas, pracownik Państwowej Komisji Wyborczej, którego trudno mi jest scharakteryzować ściśle, poza tym, że z całą pewnością był on, jeśli idzie o wzrost, to mniej rosły ode mnie, wyraźnie mniej rosły ode mnie, także od pana Komornickiego mniej rosły i wiem, że w odróżnieniu od pana Komornickiego nie nosił garnituru, miał koszulę chyba niejednolitej barwy. Tyle z mojej pamięci. Zresztą cały czas przez tych 5 ponad godzin naszego pozostawania w Państwowej Komisji Wyborczej w sali białej przebywali pracownicy Państwowej Komisji Wyborczej, których
nie wymienię z nazwiska, być może rozpoznałbym ich w toku jakiejś konfrontacji, gdyby pokazano mi zdjęcia. Oni się charakteryzowali takimi cóż, znaczkami na szyjach, prawda? I po tym mogłem rozpoznać, że to są jacyś urzędnicy z kontekstu sytuacyjnego. Wnioskowałem, że to są pracownicy Państwowej Komisji Wyborczej. Oni cały czas tam byli obecni, drzwi sali były zamknięte i w związku z tym stwierdzenie, że nasza obecność tam była bezprawna, ponieważ byliśmy nawoływani do tego, żeby to pomieszczenie opuścić, to jest stwierdzenie kłamliwe. Wołanie do momentu do opuszczenia sali białej bez kłamliwe. Proszę dalej pytania. Czy wie pan, kto jest pan administrator budynku szkolnicy wiejskiej? Gdzieś nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, kto jest administratorem budynku. Coś mi się o uszy obiło, że to sama Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej jest tego miejsca głównym gospodarzem, ale to jest wiedza, która może być nieścisła za to. O uszy, że jest nim Kancelaria Prezydenta, ale jest to informacja nieścisła. A kto nawoływał Państwa do opuszczenia Stargiela? A otóż słyszałem głos, ale człowieka nie widziałem, ponieważ jak to widzę teraz tutaj na filmie, ryczał on coś przez tubę, ale zza kamu. Człowiek ryczał coś przez tubę. Ja zresztą jestem... Ale zza kamu. Sokoli wzrok straciłem w dzieciństwie i w związku z tym obserwacje przeze mnie czynione nie mają tego waloru, jak miałyby obserwacje osoby obdarzonej pełną ostrością spojrzenia. Czyli nie rozpoznał pan głosu osoby, która nawoływała? Nie, dowiaduje się post factum, że trzymającym próbę był pan Kołomicki. Która nawoływała do opuszczenia sali po fakcie z filmu, który mi przedstawiono, a także z zeznań, które odczytałem. A także zeznań, które przeczytałem. Mam już wiedzę, że był to pan Komornicki, który właśnie na ten czas przerwał składanie zeznań. Który na czas naszego opowiadania przerwał swoje zeznanie. Który wcześniej podyktował do protokołu, że nie byliśmy przez nikogo proszeni o zmianę lokalizacji. Protokołu, że nie byliśmy wcześniej proszeni o zmianę lokalizacji. Proszę dalej. Dziękuję. Pani mecenasie, pytania? Ja tylko jedno. Chcę doprecyzować. Proszę pana, o tym, że nawoływał gdzieś tam za tego winka pan Krzysztof Komorniński, to powziął pan wiedzę teraz po aktualnym tak? Tak, dziś bezpośrednio przed rozprawą. Wcześniej nie miał pan. Nie, wcześniej nie miałem o tym zielonego pojęcia. Podjąłam wiedzę o tym, że nawoływania o opuszczenie sali pochodziły od pana Komornickiego. Jeśli po zapoznaniu się z aktami. Po zapoznaniu się z aktami. Czy pani oskarżona ma pytania do oskarżonego Brauna? Nie ma pani pytania. Proszę jeszcze doprecyzować, czyli w trakcie pobytu na sali białej pan słyszał nawoływania do opuszczenia tej sali, z tym, że nie wiedział, kto te nawoływania precyzuje, tak? Nikt nie przedstawił nam się. Nikt dobrze, czy pan, nie pan sprecyzował słyszał swoich kompetencji? Około północy doszły do mnie nawoływania przez megafon. Około północy doszły do mnie nawoływania przez megafon, ale nikt nam się nie przedstawił i nie widział pan kto, od kogo pochodzą te nawoływania. Widziałem, tak? Wysoki Sądzie,
za framugą drzwi osobników umundurowanych, których, co do których mogłem podejrzewać, że są funkcjonariuszami policji. Ale ja, Wysoki Sądzie, jestem przez inny sąd, w innym składzie, 7 rok sądzony z fałszywych oskarżeń policji o to, że rzekomo się dopuściłem napaści i poturbowałem w większej grupie działających policjantów. W związku z tym musi Wysoki Sąd rozumieć moją rezerwę wobec wszelkich nawoływań, które były do mnie kierowane ze strony policjantów. Mnie cechuje rezerwa w stosunku do nawoływań kierowanych przez policjantów. Ponieważ jestem oskarżony w innej sprawie, w której zarzucono mi czynną napaść na funkcjonariusz. Jestem w Wysokiej Sądzie fałszywie oskarżony, a sprawa ciągnie się już 7 lat. Jest to fałszywe oskarżenie, a sprawa ciągnie się 7 i rok. Jestem w Wysokiej Sądzie, świadom, że policja nie ma nic do roboty na terenie takich obiektów użyteczności publicznej, jak na przykład Uniwersytet Wrocławski, czy kompleks gmachów należących do Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli to wszystko, proszę powiedzieć, czy ta wypowiedź, którą Pan słyszał, była dla Pana zrozumiała? Czy Pan dokładnie słyszał, co ta osoba mówi? Wypowiedź, którą słyszałem, nie była dla mnie zrozumiała. Dokładnie nie wiedziałem, jakie zdanie jest wypowiadane. A skąd Pan wie, że to było nawoływanie do opuszczenia budynku? Czytałem akta Wysoki Sądzie. To z akt, które w dniu dzisiejszym przeczytałem, dowiedziałem się, że chodziło o nawoływanie Wysoki do opuszczenia budynku. Przyzna Wysoki Sąd, że to dość zaskakujące być przez kogoś zaproszonym i pozostawać na miejscu na zaproszenie gospodarza przez szereg godzin, a potem dowiedzieć się, że gospodarz kogoś wezwał, żeby mnie wyrzucić. To było zaskakujące. Mówię, byłoby to dla Wysokiego Sądu zaskakujące. Byłoby dla sądu zaskakujące najpierw być zaproszonym do zajęcia miejsc na sali, a następnie potem zostać wyproszony. Proszę powiedzieć, czy w trakcie tego zdarzenia Pan widział i słyszał, że takie nawoływania były kierowane przez faktycznie funkcjonariuszy policji, wzywające do opuszczenia sali? Wysoki Sądzie, zobaczyłem, bo nie mogłem, mimo mojego krótkowictwa, nie mogłem nie zobaczyć, że podchodzą do mnie i biorą mnie pod ramiona. Ale czy takie nawoływanie było skierowane właśnie przez megafon, przez tą tubę, przez policjantów? W tym miejscu nie jestem z całą pewnością nie mogłem mieć jasności co do tego, że te nawoływania są kierowane akurat personalnie do mnie. Nie odpowiedział Pan na pytanie sądu. Czy Pan słyszał i widział, że nawoływania do opuszczenia tej sali, które były kierowane przez megafon, pochodziły od funkcjonariuszy policji? Czyli że policjant w umundurowaniu stoi z megafonem i wzywa osoby do opuszczenia tej sali? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, abym widział, że umundurowani policjanci wzywają przez megafon do opuszczenia tej sali.
czy zaistniała taka sytuacja, że podszedł do pana funkcjonariusz i został pan wyprowadzony, zatrzymany i wyprowadzony? To wiesz. Zaistniała taka sytuacja, że podszedł do mnie funkcjonariusz. A nawet większa grupa. A nawet i grupa. I zostałem z sali wyprowadzony. Czy no, został pan poinformowany, że pan powinien opuścić salę w tym momencie? Nie, wysoki szanowni nie przedstawiał, nikt mi się nie legitymował. W związku z tym nie wskażę wysokiemu szanowni tych funkcjonariuszy, z którymi miałem bezpośrednią styczność. Nie legitymował, nie umiem zatem wskazać funkcjonariuszy, z którym miałem styczność. I rozumiem, że nie wypowiedziano do pana słów, że został pan poproszony o opuszczenie sali, proszę wyjść. Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, aby ci policjanci podeszli do mnie i powiedzieli, że powinienem wyjść. Czy został pan wyprowadzony, czy sam wtedy opuścił tą salę? Myślę sobie, precyzyjniejsze byłoby stwierdzenie, że zostałem wywleczony. Zostałem wywleczony przez policję. W jaki sposób? Znaczy, sposób dotkliwy cieleśny. Czy został pan ujęty pod za ramiona? Zostałem ujęty za wszystkie kończyny, które chwalić Boga nie uległy wyłamaniu. Kończyny nie doznałem chwalić Boga żadnych obraż. Żadnych poważniejszych obrażeń napiszmy. Poważniejszych. Nie będę się tutaj obnażał obecności pustej. Obraż. Czy strony mają dodatkowe pytania do oskarżonego, obrońcy? Ja mam jeszcze pytanie. Później po zatrzymaniu już, wyniesieniu, wywleczeniu pana, ktoś poinformował pana, dlaczego pan został wywleczony? Nie. Nie zostałem poinformowany już po wyniesieniu, dlaczego zostałem wywleczony. Proszę dalej. Pierwsze informacje, jakie w tej kwestii uzyskałem, to jest protokół zatrzymania, jaki mi wręczono. Uzyskałem to był protokół zatrzymania. W tym protokole, notatem, to jest ciekawostka, Wysoki Sądzie, w tym protokole znajdzie Wysoki Sąd datę 20 listopada. W protokole wytnieje datę 20 listopada. Data rzekomego nieusuwania przeze mnie wezwań. To jest data rzekomego nieusłuchania przeze mnie wezwań. Gdybym czasem nie ulega wątpliwości i potwierdza to nagranie, jakie wysokiemu szkodowi załączono do materiału dowodowego, cała akcja policji. Cała akcja policji. Której byłem przedmiotem, której byłem obiektem, miała miejsce już w dniu 21 listopada. To taki drobiazg, ale ten drobiazg jest elementem większej całości, która składa się na to, co nazywam bezczelną nonszalancją oskarżenia w tej sprawie. To jest element bezczelnej nonszalancji oskarżenia. Proszę dalej pytania. Czy powie pan, co tak jak się dzieje w tej sali białej, to mówiliście, że przez mikro, tak jak mówię. Pamięta pan, o czym była mowa? Mowa była o zagrożeniu państwa. W sali białej zabraliśmy przez mikrofon głos. Mówiliśmy o zagrożeniu. O zagrożeniu państwa. O tym. W tym punkcie mogę odesłać do wcześniejszych ustępów mojej wypowiedzi, jak ja to zagrożenie pojmuję i jak działalność wołająca o pomstę do nieba, działalność i zaniechania Państwowej Komisji Wyborczej tworzą stan zagrożenia dla państwa. Podawane były nie przeze mnie osobiście, ale przez koleżanki i kolegów, którzy zabierali głos, podawane były
przykłady naruszenia procedury wyborczej nasuwające, graniczące z pewnością przypuszczenie, że chodzi o fałszerstwa. Dodam jeszcze o to, żeby Wysoki Sąd miał pełniejszy obraz tej sytuacji, że znalazłem się w tym czasie i miejscu wraz z przedstawicielami szeregu różnych środowisk, organizacji. Przypominam sobie kolegów z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Przypominam sobie przedstawiciela Stowarzyszenia Dzielny Tata, Stowarzyszenie Ojców Polaków. Przypominam sobie też przedstawicieli partii politycznych, takich jak Ruch Narodowy, Kongres Nowej Prawicy, ale tych akurat, powiedzmy, partyjnych nie było wśród nas ani na początku, ani też pod sam koniec naszego pobytu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej i dlatego też z całą pewnością możemy tutaj mówić o pospolitym ruszeniu polskich państwowców, patriotów, a nie o jakiejś akcji stricte partyjnej. O tym mówię po to, żeby Wysoki Sąd jeszcze raz upewnić co do pobudek, które mną kierowały, a które z naciskiem to podkreślam. Składały się na poczucie istnienia stanu wyższej konieczności. Czy jeszcze jakieś pytania do oskarżonego, panie senacie? Proszę powiedzieć, jeżeli pan pamięta, czy pani oskarżona również siedziała za stołem w tej sali białej razem z panem? A akurat nie, ponieważ tam więcej było stołów, więc nie siedzieliśmy za tym samym stołem, ale znamy się. Za tym samym stołem. Tam było więcej stołów. Znamy się z oskarżoną. Proszę zatem powiedzieć, jeżeli pan pamięta, w którym miejscu znajdowała się oskarżona. Jeżeli pan pamięta. Wysoki Sądzie, w rejonie, który kojarzyłem raczej z obecnością mediów. Mhm. Znajdowała się w rejonie, w którym znajdowały się media. Proszę powiedzieć, czy pani oskarżona zabierała głos przez mikrofon? Nie przypominam sobie, aby oskarżona zabierała przez mikrofon głos. Proszę jeszcze powiedzieć. Znam oskarżoną jako dziennikarza mediów niezależnych. Znam oskarżoną jako dziennikarza mediów niezależnych. I dlatego obecność oskarżonej w tym miejscu nie była dla mnie zaskoczeniem. Dlatego obecność oskarżonej nie była dla mnie zaskoczeniem. Proszę jeszcze. Nie było. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan widział moment wyprowadzania oskarżonej z tamtej sali? Nie widziałem momentu wyprowadzania oskarżonej z tej sali. Jest jeszcze jedna rzecz, którą powinienem dodać do tej mojej relacji, a która podkreśla, akcentuje stan bezprawia, jaki zapanował w budynku Państwowej Komisji Wyborczej w czwartkowy wieczór. To jest fakt niewpuszczenia do wnętrza budynku
20 listopada nie wpuszczono posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Zablokowane przez nie wiem kogo dokładnie drzwi, mimo wezwań, mimo informacji bardzo konkretnych, że do budynku wejść pragną posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, te drzwi były nadal blokowane przez funkcjonariuszy policji i ochrony budynku. Wówczas to już ochrona i policja złamały prawo, ponieważ uniemożliwiły opuszczenie budynku osobom, które tego chciały we wcześniejszych godzinach. Opuszczenie budynku przez osoby, które w tym momencie chciały zostać. Mieliśmy zatem do czynienia z ewidentnym przestępstwem, które kodeks karny nazywa czasowym pozbawieniem wolności. Czasowego pozbawienia wolności. Policjanci, wskazuję tu na pana, bo mieli takie same mundury, policjanci, którzy w pewnym momencie znaleźli się we wnętrzu budynku, byli między innymi przeze mnie powiadamiani o fakcie popełnienia przestępstwa i byli zachęcani do interwencji w tej sprawie. Byli mianowicie zachęcani do tego, żeby przemieścili się z piętra na parter do drzwi wejściowych budynku. Podjęcia interwencji, aby przeszli do drzwi wejściowych. Ale odpowiedzią na to zawiadomienie było wzruszenie ramion i komunikat, że znajdują się tutaj wykonując jakieś inne zadanie. Podkreślam to, ponieważ to jest jeden z momentów świadczących o upolitycznieniu akcji policji, świadczących o tym, że policja nie działała w tamtych okolicznościach, kierując się prawem, ale kierowała się bezprawnymi, samowolnymi, najwyraźniej, co wnioskować możemy ze skutku, wytycznymi z niewiadomego mi źródła. Czy to wszystko, co pan by chciał wyjaśnić? Wysoki Sądzie, na specjalne życzenie mogę dłużej opowiadać o stanie zagrożenia polskiej państwowości. To wszystko, co chciałbym wyjaśnić. Dziękuję. Proszę zapisać to, co powiedziałem. Mogę na życzenie wyjaśnić w dalszym ciągu o stanie zagrożenia naszego państwa.